Cześć, witam Was na kanale Czytam Sobie. Dzisiaj recenzja znakomitego kryminału Gai Grzegorzewskiej Topielica, za który autorka otrzymała nagrodę wielkiego kalibru dla najlepszej powieści kryminalnej wydanej w 2010 roku. W Topielicy Gaja Grzegorzewska zabiera nas podróż na Mazury, ale nie jest to taka piękna, sielska, anielska kraina polskich jezior, jaką znamy z prozy na przykład Małgorzaty Kalicińskiej. Mazury w powieści Gai Grzegorzewskiej skrywają bardzo wiele mrocznych sekretów i dlatego główna bohaterka tej powieści, Julia Dobrowolska, piękna pani detektyw z charakterystyczną blizną na policzku, no nie będzie miała spokojnego urlopu. Niespodziewane spotkanie z byłym kochankiem, inspektorem policji Aaronem Goldenthalem całkowicie zmieni plany wakacyjne Julii, a zagadka, z którą przyjdzie się jej zmierzyć, będzie związana z okrutnym morderstwem 4-letniej dziewczynki sprzed kilkunastu laty. Gaja Grzegorzewska jest wielbicielką Agaty Christie i to widać, szczególnie w sposobie budowania intrygi kryminalnej. Gaja Grzegorzewska wykorzystuje w Topielicy bardzo lubiany przez królową kryminału zabieg odcięcia bohaterów od świata zewnętrznego. Grzegorzewska umieszcza prawie całą akcję tej powieści na żaglówce, którą po mazurskich jeziorach pływa najbardziej niedobrana grupa znajomych, jaką można sobie tylko wyobrazić. Intryga kryminalna jest prowadzona doskonale, jest intrygująca, finał zaskakuje, ale też budzi niepokój, wcale nie przynosi ulgi, stawia przed czytelnikiem bardzo wiele pytań. Uwielbiam kryminały Gai Grzegorzewskiej przede wszystkim ze względu na ich główną bohaterkę, czyli Julię Dobrowolską, piękną panią detektyw z blizną na policzku. Uważam, że jest to jedna z najbardziej wyrazistych, najciekawszych postaci kobiecych w literaturze polskiej ostatnich lat. Bohaterka na miarę Lisbeth Salander z trylogii Millennium Stiga Larssona. Postać naprawdę doskonale wykreowana, intrygująca, kobieta niezależna, mocna. Taka, która od życia bierze to, czego chce, nie pyta nikogo o zdanie. Jeżeli ma ochotę obić komuś mordę, to to robi. Jeżeli chce się upić na umór, to wypija może wódki. Jeżeli chce się przespać z byłym kochankiem, to idzie z nim do łóżka, po prostu. Pozostali bohaterowie tej powieści są również doskonale napisani. I co ciekawe, Gai Grzegorzewskiej wystarczy czasami kilka zdań, czasami tylko słowa, by scharakteryzować daną postać i żeby nam dać jej pełen obraz. Bardzo lubię również język i styl Grzegorzewskiej, bardzo oszczędny, konkretny, miejscami dosadny i może wulgarny, ale chyba taki właśnie idealnie nadaje się do opisania mrocznego świata jej kryminałów. Książki Gai Grzegorzewskiej są czymś więcej niż tylko zwykłymi kryminałami. To zawsze opowieści o współczesnej Polsce i polską rzeczywistość opisują bardzo prawdziwie i bezkompromisowo. Topielica to nie jest powieść dla grzecznych dziewczynek. Jeżeli rumieniec wstydu pojawia się na Waszej twarzy za każdym razem, jak słyszycie słowo seks, jesteście wrażliwi na wulgaryzmy w literaturze, to nie sięgajcie po tę książkę. Natomiast jeżeli lubicie doskonale zarysowane, mocne charaktery, cięty język, doskonale napisane dialogi i mroczny klimat jak ze skandynawskich kryminałów, to Topielica jest właśnie dla Was. Na kanale Czytam Sobie recenzowałam również inną powieść Gai Grzegorzewskiej, Grób. Jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat tej właśnie powieści, zostawię Wam link do tego filmiku w opisie. Jestem ciekawa, czy czytaliście powieści Gai Grzegorzewskiej, co o nich myślicie. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!